Kosmonaut Puck, Kosmonaut Puck, kajak wędkarski Morska TV prosi. Płynę kursem kolizyjnym. Nie rejestrowałem kajaka. Mogę go spakować do samochodu na... Wysoko siedzę, bo sobie dorobiłem taką ławeczkę. Z tyłu ja stosuję taką otwieraną, łatwiejszą. Leszek z Kosakowa, słuchajcie. Ja tutaj zrzucam kajak z naszego rybowozu, się męczę. A on tu kurwa z pod pachą przyszedł z takim czymś. Opowiada, jak ci się to sprawuje, słuchaj. Bardzo dobrze, fajny kajaczek. Mam go już kilka dobrych lat. Aha. Trochę przetyrany jest, ale wyjątkowo dobry jest model. Na każdą pogodę. Leciutki. Lekki jest. No, no właśnie, to jest... Było tak, że tu ludzie spływali na łódkach, a ja na kajaczku jeszcze. Z uwagi na wiatr. 4-5 kaliby Forta. Tak. On dalej jest w stanie dobrze pływać. Kurczę, zarąbisty. I ma wbudowane kółko, nie? Z tyłu. Tak, zaraz będę go obsługiwał właśnie dzięki kółku. Gdzie dzisiaj proponujesz cisnąć? Bo jesteśmy na Osuninie. Ty tu lepiej znasz tereny. Patrzę na łodzie błędzikowo. Błędzikowo dzisiaj. Ale niekoniecznie. Może gdzieś na głębokiej, bliżej tutaj. Aha. Dalej. Zobaczymy. Generalnie nie ma dużo belony. Może już dzisiaj będzie. Nie pływa w jakichś większych stadach. Ale tam widzę łódki stoją, więc zgromadzenie łódek, może też ryba podeszła. I mówisz, że sobota, dzisiaj tyle łódek, to policja będzie. A tak. Bardzo dobrze. Będzie. Żeby sprawdzać, jak to łapie, żeby było wszystko w porządku. Tak jest. No jesteśmy koło rezerwatu Beka, więc no ostatnio jak byłem, to sprawdzali wszystko. Trzepali nas na prawo i lewo, także okej. Okay. Znacie ten kanał już dosyć dobrze, wiecie, że tu nie chodzi o ryby na tym kanale. Na tym kanale chodzi o to, żebyśmy się wymieniali doświadczeniami, swoimi doświadczeniami wędkarskimi. No i dzisiaj taki może nietypowy odcinek, ponieważ płynę właśnie do Leszka, który też łowi z kajaka. Kajak bardzo lekki, przenosi go normalnie pod pachą. Zupełnie co innego niż ten nasz, bo ten nasz ma masę tych stelaży, tego wszystkiego, ma napęd. No Leszek tego nie ma. No i pogadamy z nim o tym, jaki kajak wybrać na takie morze. Czy ten jego kajak jest po pierwsze wystarczający, a po drugie, co on o tym w ogóle myśli, żeby łowić z kajaka na morzu? A czemu nie bellyboard właśnie? Dzisiaj temat o kajaku. Płynę kursem kolizyjnym, czekaj, na radiu ci powiem, że masz spierniczać. Dziękuję jednostkę, ja się napompuję. Podoba ci się film? To daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Morską ekipę proszę o komentarz, udostępnienie filmu na Facebooku i zapraszam na debatę, gdzie mamy bardzo ciekawe nagrody, no i temat. Żarty żartami, ale tak na wodzie, żeby jeden do drugiego przypłynął, to nie jest tak fajnie, tak łatwo. Mamy dryf, ale dobra, damy radę. Widzimy, Leszek cały czas nie daje za wygraną. Ile ty już masz? Machaj, będą ryby, będą. Zgodnie z zasadą. 4 sztuki. 4 sztuki. Dobra, powiedz coś o tym swoim kajaczku, bo wydaje się być taki, kurczę, no niezatapialny. Zobacz, też wysoko siedzisz. Wysoko siedzę, bo sobie dorobiłem taką ławeczkę prowizoryczną, typowo wiejską. Mhm. Mam oczywiście do tego siedzonko profesjonalne, ale wygodnie mi wyżej siedzieć tutaj. Nie ma fali na morzu, więc jak najbardziej. Nie niszczę niczego, jest lepsza pozycja, także do rzutu, do wszystkiego. I bezpiecznie też się czuję, bo tu kajak jest dość stabilny, więc zaleta kajaka, tak? Mhm. Łatwo dostępny, wszędzie zniesiesz. Lekki. No właśnie, ile waży? Ten waży około 22 kg, powiedzmy, tak? Mhm. Więc to nie jest dużo. Mogę go spakować do samochodu nawet, lekko przypinając, powiedzmy, w Fordziku klapę tylną. Jestem w stanie go przewieźć, nie wystaje, nie trzeba żadnych szmatek dawać. Także na szybciutko mogę tu zjechać te parę kilometrów, wrzucić na wodę. I też masz z tyłu, zobacz, takie dulki do wsadzania wędek. Tak, czyli mogę trollować, bo to jest kajak z myślą o wędkarzach, widziany. Więc mogę wędki sobie do tyłu dać i płynąć na wiosłach, ryba się będzie łapać. Ustawienie kołowrotka odpowiednie daje mi sygnał, że coś się dzieje, no bo cały czas by był ból karku. No pewnie. Dobra, ale widzieliśmy ciebie, jak trollingujesz, mając wędkę między nogami. Jak ty wtedy ją tak trzymasz? Chyba między nogami jakoś, nie? Między nogami. Technika krzyżakowa, że tak powiem. Aha. Jedna noga zapiera, druga przytrzymuje. I jak jest ryba, szybka reakcja. Puszczam wiosło. Jak widzicie, może zrobisz tutaj zrzutkę. Wiosło jest zabezpieczone, więc jakby mi wypadło z rąk, czy jakbym musiał szybko puścić, rzucam do wody i się nie martwię, tak, że mi odpłynie. Więc warto o tym pamiętać.
Będą zwłaszcza na morzu, czy na jeziorze, czy w ogóle. Wszystko wiązać trzeba. No to wędkarstwo morskie na Islandii tutaj pozdrawiamy, bo chłop się przewrócił kajakiem. Widziałem. I wszystko popłynęło. Ja od Andrzeja Stubińskiego dostałem, zobaczcie, tu pozdrawiam Andrzeja, oczywiście takie specjalne do... z gumką do trzymania wiosła. Dobra, ale faktycznie wszystko musi być przysmerfione. Zaraz zrobimy, zobaczcie, test radia, czy jak radio wpadnie do wody, co się stanie. To zrobimy z tego live'a, to sobie zobaczycie na kanale, będzie z tego live oczywiście. Co ten kajak jeszcze ma takiego fajnego dla wędkarza? Ma kółeczko z tyłu, że można transportować po w miarę płaskich jakichś takich płaszczyznach, nie trzeba tego dźwigać. Ma dookoła linkę asekuracyjną. Wiele takich miejsc, gdzie można coś zaczepić, siatkę, kotwicę, tak jak tutaj jakiś worek niezatapialny. Ma z tyłu i z przodu grodzie. Fakt, że to jest jedno połączenie, z tyłu ja stosuję taką otwieraną, łatwiejszą, bo też mi jest przyjemniej, niezatapialną. Mogę w każdym momencie sobie otworzyć, zamknąć. Włożyć coś do środka, więc te komory są, niezaprzeczalnie to jest plus. No z przodu siatka jest, także siatka jest potrzebna, jakby jakaś ryba nietuzinkowa nagle chwyciła na to troć. Także jest okazja, no a poza tym no, zaletą jeszcze kajaka to jest to, że po prostu nie pali, jest cisza, spokój, można na płytkiej wodzie pływać, na dalekiej też. Słuchajcie, także pływałem też z dala od brzegu, nie chwaląc się. Tam, gdzie już fala jest trochę inna, okolicy Rozewia wypłynąłem ponad 3 km i też nie chwaląc się, bo to nic szczególnego, statki mijały mnie trochę bliżej brzegu. Tak w formie przygody raz spróbowałem. Ale to wtedy oczywiście zabezpieczenie, jakiś GPS, jakiś kompas, żeby w miarę jak przyjdzie mgła, czy coś się zmieni, żeby nie zostać na lodzie. Tak. No dlatego też między innymi mamy to radio, tutaj wy się śmiejecie, ale no to się czasami przydaje mieć coś takiego na pokładzie. Dobra, a masz ryby, rozumiem, tutaj, czyli nie bawisz się w to, żeby, nie wiem, te ryby gdzieś tam rzucać, no, w jakieś te przegrody, co? W tej chwili nie, ale jak się trochę nałapię, no spływam do brzegu, obieram, daję w jakieś inne miejsce. Szkoda, żeby ona tu wyschła, też ta ryba powinna być na świeżo ubrana. Jeśli mówimy o konsumpcji, żeby później wydłubać te flaki, nie było problemu z łuską. Dobra, ile taki kajak kosztuje? Obecnie w okolicach 4000, jak sądzę, ale już ich nie ma. To jest stary model kupiony, to jest Francuz Biga kajaczek. A już nie pamiętam, jak on się nazywa. Big. Ma coś, ale nie, chodzi mi o model. Bill Caro? Caro? Nie wiem już teraz, ale bardzo fajny kajaczek, dobrze jest wyprofilowany od dołu, więc trzyma się dobrze wody. Fala mi nie straszna, nawet jak są potężne fale, gdzie windsurfingowcy już się cieszą, to ten kajak dalej jeszcze idzie płynnie i nie ma problemu. Nie mam cykora, żeby wypłynąć na wyspy okresowe, czy nawet wystartować do jastarni, tutaj przepłynąć na drugą stronę. No i bardzo szybko płyniesz. Jak trollingowaliśmy jeden obok drugiego, to sprawdzałem tutaj na Echosondzie i mieliśmy 5 km, zobacz, taki trolling. Szybki jest kajak, tak, bo ze znajomymi porównywaliśmy oczywiście na jeziorach, nie na morzu. A może rzadko kto pływa kajakiem. Ale on jest dość dobre osiągi ma, nie trzeba tyle energii wkładać, jeśli trzeba, ma przyspieszenie, jest zwrotny, także nie za duży, 2,95, jeśli dobrze pamiętam, długości. No i jest ok. Ten nasz jest troszeczkę dłuższy, ale pewnie część widzów, no i pewnie słusznie zauważyła, że ty masz na nim namalowane numerki, czyli masz zarejestrowany kajak, to jest to, co wy chcieliście na mnie wymusić. No i teraz właśnie spytamy gościa, czy to jest warto, bo ja już tak myślałem, że słuchajcie, jak my go zarejestrujemy, to taki miecz obusieczny, nie? Bo będzie wiadomo, że to jest imię, nazwisko, bla, 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 jak sobie ktoś tam będzie chciał zobaczyć, nie? No ale z drugiej strony też, jak podpłyną do ciebie, to podejrzewam, że będą wymagać jakichś papierów, żeby się miał, nie? Jak on jest zarejestrowany? Rejestracja wiąże się z tym, że trzeba mieć papier do tego. No właśnie. Rejestracyjny. I to musisz mieć cały czas przy sobie, jak pływasz. Powinien być. Z tym, że teraz nie ma wymogów rejestracji takich kajaków. A gdy on był rejestrowany, to jeszcze były czasy, że po prostu ten wymóg istniał. Stąd łapiąc na jeziorze, no z czegokolwiek, z materaca, trzeba było rejestrować. Bo mogły być problemy.
Także ta rejestracja jest za starych czasów robiona. Ale powiem tak, obecnie nie rejestrowałbym kajaka. Nie warto. Dobra, jakbyś miał sobie coś dokupić do takiego kajaka, to co byś się dokupił? Co ja bym dokupił? Swego czasu myślałem, bo widziałem na kajaku. Mhm. Taki pan starszy bardzo pomysłowo zaplanował sobie tutaj jakiś konstruktor. Taki zestaw, powiedzmy, zbudował bardzo fajny, z doczepianiem silnika, co prawda elektrycznego. Tak. Ale to było tak funkcjonalne, jak to widziałem. Szkoda, że zdjęcia nie zrobiłem, bo można się wzorować na czymś takim. Pełna obsługa, super. Tak naprawdę to, tak? A co tu dokupić? Mi już nic tu nie potrzeba. Następny element to na stare lata, jak człowiek będzie trochę bardziej ramolny, to myślę, będzie łódka, ale na razie póki co trzeba się ruszać. Próbowałeś z bellyboata kiedyś łowić? Próbowałem, ale wolę jednak siedzieć w środku, a nie na, tak? Mhm. I myślę, że nie, wolę jednak taką powierzchnię kajaku. A propos tego napędu, to ten nasz, zobaczcie, tam z tyłu ma takie dulki jakieś, takie poprzeczne i tam się właśnie montuje ten napęd. Są właśnie takie specjalne, można zestawy od razu kupić do tych kajaków z tymi wszystkimi podzespołami do zamontowania właśnie silnika elektrycznego. Ma oczywiście, no ten mój kajak ma specjalne miejsce do zamontowania przetwornika echosondy, co zresztą jest zrobione, widzicie to na przybitkach. No i słuchajcie, tam mamy też takie, zobaczcie, takie miejsca, gdzie możemy właśnie takie dodatkowe dulki rzucić. Tam będzie miejsce na nasze radyjko. No i słuchajcie, no to tyle. Także chyba co, jakbyśmy chcieli sobie tak coś kupić na morze, to chyba kajak jest lepszy jednak. Bo zobacz, można trollingować, możesz się szybko przemieścić z miejsca na miejsce. No a... Dopłynąć do brzegu. Tak. W każde miejsce, gdzie są kamienie. Nieważne. Mhm. No, ale za to, słuchajcie, ten mój jest ciężki i to nie jest takie proste przenoszenie jego, a tutaj widzę, że ty pod pachę nasady idziesz, nie? To jest dobre. Cześć!